Analizując ostatnie filmy, zauważyłem, że większość z was ogląda, ale nie subskrybuje kanału, a więc kliknij w ten czerwony przycisk, spraw, aby stał się szary, no i dostawaj powiadomienia o przyszłych odcinkach, są aż 4 w tygodniu, więc naprawdę warto, uwierz mi, że naprawdę będzie się działo. Witajcie, tutaj Kamcio i witam was w trzecim odcinku chyba waszej ulubionej serii na tym kanale, a mianowicie pisania do polskich raperów. Muszę wam się przyznać, że widziałem już 3 wiadomości i będzie naprawdę grubo, a więc na początku proszę cię o łapeczki w górę, spróbujmy dobić 4000. 4000 lajków to jest próg i lecimy wtedy z kolejnym odcinkiem. Napiszcie w komentarzu, do kogo napisać w kolejnym odcinku tej serii, no i oczywiście mój Instagram. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz ode mnie spam like na profilu, tu się wszystko dzieje, a więc warto być na bieżąco, ponieważ mamy wtedy mega spoko kontakt na tym Instagramie, często z wami piszę. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, 4 filmy w tygodniu, więc warto, a jeśli nie przedłużam, zapraszam do oglądania. O, w ogóle zobaczcie, fajne zdjęcie Kłebo na Fido z watą cukrową. Za to też możecie dać łapkę w górę. Kochani, zasada się nie zmieniła, nadal chcemy organizować koncert, jednak tych raperów, którzy w dzisiejszym odcinku nam odpisali, nie będziemy ich już prankować. Kto nie wie o co chodzi, niech zobaczy poprzedni odcinek, w którym prankowaliśmy polskich raperów, macie również link w opisie. No i zapraszam do obejrzenia dwóch pierwszych części, ponieważ tam zaczynaliśmy swoją przygodę z tymi raperami i naprawdę się działo. Dzisiaj będą mega ksywki, więc oglądajcie uważnie, zostańcie na pewno do końca. Dobra, musicie szanować to, że mimo, że nagrałem już z tej serii 2 odcinki, to nadal szukałem mnóstwo raperów i również będą raperzy w tym odcinku tacy, do których nie pisałem w 2 pierwszych odcinkach, a to naprawdę wyczyn. Oczywiście nie ma setki, jest kilkadziesiąt, ale jest tego naprawdę dużo. Zacznijmy od wiadomości, którą dostałem. Sam dostałem wiadomość od polskiego rapera i pokażę wam ją, ponieważ już na nią odpisałem. Mianowicie jest to wiadomość od Janka Rapowanie. Słuchajcie, pisałem do niego z tym samym tematem zorganizowania koncertu, ale on mi nawet wtedy nie odpisał. I słuchajcie, wiadomość. Cześć, ja ci nie odpisałem, bo mam maila koncertowego podanego w bio, plus temat jakichkolwiek koncertów nie istnieje obecnie, więc sama wiadomość wydała mi się jakaś lewa. Wyświetlił mi się odcinek na głównej, wszystkiego dobrego życzę, hehe. Naprawdę mnie zamurowało, Janek Rapowanie zobaczył na głównej na YouTubie mój odcinek i się zorientował i mi odpisał, a ja oczywiście reakcja, haha, dziękuję za miłą reakcję, w takim razie jak widzisz jestem twoim słuchaczem, więc mam nadzieję, że nie masz mi za złe, haha, no bo wcześniej wiadomo relacje, było wszystko udostępnione, jak słucham raperów, no to zazwyczaj ich oznaczam i napisał dziękuję i również życzę wszystkiego dobrego. I Janek to polubił, więc mam nadzieję, że nie ma mi nadal tego za złe. Zareagował tak, jakby wszystko było ok. Miło napisał, nie? Bo napisał wszystkiego dobrego, życzę, hehe. Mega fajna sprawa, Jan Rapowanie zobaczył nasz film na głównej i wiedział już o co chodzi dokładnie. No musiał kliknąć, żeby zobaczyć. No i wszystko. Nie jestem zdrowy, to moje wybory. Pełny do połowy, to moje wybory. To w sumie pierwsza wiadomość, jaką sam dostałem od rapera. Wiadomo, że mógł wcześniej odpisać, ale tego nie zrobił i sam później napisał, że widział odcinek. Dobra, to jest pierwsza wiadomość, jest druga. Jest Young Iggy, który może nie odpisał, ponieważ jak śpiewa w piosence nie znamy się, nie mówię siema. Jeden z widzów to zauważył, więc wkleję screena, jeśli znalazłem. Wyłączę powiadomienia i tak się nic nie zmienia. Przestań pisać, jak nie znamy się, nie mówię siema. Ale udostępnił mnie w relacji. Jest, wspomina cię w relacji, w swoim zdarzeniu. Wiadomo, że już to zniknęło, ale pokażę wam jak wyglądała ta relacja. Dokładnie, takie trafienie do kosza nogą. Dlaczego to było udostępnione dla Young Iggy'ego? Young Iggy nudził się na kwarantannie, no grał sobie w kosza, rzucił tyłem do kosza i napisał, że jeśli to zrobimy to i go oznaczymy, to będzie wrzucał na story. A on wie, dobra, mam stary odcinek, w którym nawet, no ładnie to zrobiłem nogą. Po triku, mówię for Young Iggy i na Instagrama również wam pokażę sztuczkę piłkarską. No i dostałem się do Iggy'ego na Instastory. Bez podjarki, ale chciałem wam pokazać, że jednak Young Iggy zauważył. No i wiadomo, kurde, czekam na tą, aż ta chora sytuacja minie i będę mógł znowu wlecieć w Pogo na drop top na twoim koncercie, haha. I zostało to wyświetlone. A to prawda z tym Pogo, ponieważ to był jeden z najlepszych koncertów w moim życiu. Naprawdę. Pogo na drop top u Iggy'ego to była masakra. Ona nie wie, że ma do czynienia z bestią. Jeśli będzie miała dalej diabeł, to i dziecko to zapłaci jak za... Okej, a więc trzecia wiadomość, którą dostałem, a mianowicie Joda odpisał. Witam, proszę pisać na Joda Fresh and Dope.net. Czyli podał nam oczywiście kontakt, na którym mamy ogarniać ten koncert. Dzięki bardzo za info, pytam na razie orientacyjnie, pozdro. To jest polskie Miami, tu zapierdalamy pod betonowymi palmami. Ja i ty nadajemy chyba na innej palmie.
czyli mamy już trzech raperów, o których wiedziałem przed odcinkiem, teraz czas zobaczyć nowe wiadomości. Oczywiście pisałem w tym odcinku do mniejszej ilości raperów niż w tych pierwszych dwóch odcinkach, więc nie spodziewam się dużo tych odpowiedzi. Na razie są trzy, zaliczmy do tego odcinka, ok? Oczywiście będę też patrzył na wyświetlenia. Czy wyświetlili, ale moim zdaniem będzie ciężko, ponieważ nie trafiamy do tego głównego czatu, tylko do spamu, więc jeśli widzą, to nie zawsze odpowiadają, wiecie jak to jest, bo tak samo zresztą mam. Okej, Pocahontas nic, Włody. To są raperzy, do których jeszcze nie pisaliśmy. Bestial, Buka, Dixon, Książę Kapota, Liber. O, mamy pierwszą odpowiedź, już widzę, Diox. Witam, czego dotyczy zapytania szczegółów? Jestem jedyną osobą decyzyjną o mnie, więc czy tu, czy mailowo, to tak samo forma kontaktu, pozdro. Okej, czyli nie ma żadnego bookera Diox w tym momencie, ale mamy czwartą odpowiedź. Czyli jednak trzeci odcinek, Dioxowi nie pokazał się na głównej żaden z tych pierwszych dwóch, no i odpisał, mega fajnie, bo jak widać, te odcinki mogą trafiać do raperów, przykład to Jan Rapowanie. No to napiszę oczywiście, że na razie pytam orientacyjnie i pozdro. No i mega, Dioks ogarnięty. Ja gubię się, znajduję się i znowu spotykam cię wzrokiem. Uśmiechasz się, rozbieram cię, nie tylko wzrokiem. Lecimy dalej. Ona nic, Rufus nic, kurde, ja się... Widziałem kilka tych cyferek, ale nie chcę zawsze przed filmem sprawdzać, kto mi odpisał, bo chcę mieć również niespodziankę. Wiecie o co chodzi. Musi być fan również z nagrywania. Zobaczcie, nawet do kamerzysty napisałem, ale nie ma nic. Pisałem również do raperek. O, mamy odpowiedź. Jeden. Cześć, o jakie informacje chodzi? Jeden. Mamy reprezentanta Quequality swego czasu. Tam nagrywał. Jeden z... mniejszych raperów, ale odpisał, czyli możemy go zaliczyć. Mamy piątego. Mega fajnie. Chcę te Armani, nie, a nie ten tani dres, zarobię na nie, nie patrzę na cenę, że nie jeden gani. O kurde, mamy Sitka. Mamy Sitka. Sitek odpisał, jo, koncerty mordo dopiero z nowym materiałem, czyli zaraz po tym jak minie epidemia, ale widziałem twój film, także wiem o co chodzi, hehe, pozdro, co jest? Sitek widział również mój film, o kurde, ale miło, ja pierdzielę, widzicie, te filmy już do raperów trafiają. Napiszę oczywiście, o kurde, mega miło, dzięki za info i czekam mega na coś nowego, jaram się, haha. No serio, bo na Sitka czekam, długo nie było nic nowego od Sitka oprócz tej kolaboracji z Pizza Hut, tam z O Co Chodzi, i później jeszcze tylko jedną nutę dodał. Po tej piosence mam ci, słuchałem długo, ale ja czekam właśnie za tym klimatem takim, wiecie, vibe'owym, co kiedyś chcemy być wyżej. No kurde, no jak Sitek powraca z nowym materiałem, to mega sprawa, ale napisał, że widział mu film, mega śmiesznie. Zastanawiam się, co przyniesie mi świt, chcę napawać się tą chwilą i wiem, że nie było nigdy ze mną. Ale mega fajnie, że się tak odpisał. No i słuchajcie, i mamy Norbiego. Proszę pytać śmiało tutaj. Jeśli wy powiecie, że Norbi to nie raper, no to mamy problem, ponieważ... No właśnie, moim zdaniem to jest raper. Tak jest napisane chociaż na Wikipedii, jeśli szukałem polskich raperów, to jest wymieniany Norbi. Więc trochę dziwnie, teraz prowadzącym koło Fortuny na TVP. Śmieszna sprawa, co nie? Tak kończą raperzy. Ale no wiecie, miał swego czasu hit, Kobiety są gorące i jest to klimat trochę rapowy, więc napisałem i Norbi odpisał. Więc mega fajna sprawa, iż do ludzi z telewizji się dostajemy. Coraz bliżej. To działo, a... No i mega, no i odpisaliśmy Norbiemu i czyżby, i to było na tyle. Raperów mniej w tym odcinku, ale odpisało, licząc tą pierwszą trójkę, aż sześciu? Dobrze liczę? Sitek, Norbi 1, Diox? Będzie siedmiu. Joda, Jan Rapowanie i Igiego zaliczymy. Siedmiu. Cały czas mega dobra skuteczność, z czego Sitek i Jan Rapowanie widzieli nasz film. No mega, mega mi miło. Więc zostawcie łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej, żeby napisać chociaż do innej branży. Subskrybujcie kanał, bardzo was proszę. No i przechodzimy do podsumowania.
Dobra, więc podsumowując, 7 raperów dzisiaj. Mega się jaram, ponieważ wiedziałem o Janku rapowanie przed rozpoczęciem tego filmu, ale o Sitku nie. I Sitek też widział film, no mega fajna sprawa. To jest mega przyjemne. Jeśli chcecie więcej filmów, tak jak mówiłem, łapeczki w górę, mega mnie to motywuje, 4000, a spróbujmy dobić aż 5000. Wtedy będę mega zadowolony. Subskrybujcie kanał, 4 filmy w tygodniu i lecimy wyżej. Bardzo was proszę. No i Instagram. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu ode mnie, a tam mamy mega fajny kontakt i tam się wszystko dzieje, te serie wszystkie, więc obserwuj. Ja się teraz z wami żegnam. Dzięki, że jesteście, byliście i będziecie. Cześć.